pojazdem ciągnionym będzie dzisiaj naczepa Krone Profiliner, o której najlepiej opowie Tomasz Kujawa, dyrektor handlowy firmy POS Krone. Dzień dobry. Może kilka słów wstępu o producencie. Jest to jeden z największych producentów w Europie naczep plandekowych, chłodniczych i furgonów, naczep podkontenerowych. Do dzisiejszego testu przygotowaliśmy naczepę najbardziej standardową. To jest naczepa typu Profiliner, naczepa plandekowa, najbardziej uniwersalna. I pokrótce chciałbym przedstawić zalety naszego produktu. Zaczynając od tyłu naczepy, bardzo stabilne drzwi stalowe, podwójne zamki w drzwiach, zderzak tylny oddzielony od belki oświetlenia. Belka oświetlenia cofnięta, czyli zabezpiecza uszkodzenie lamp podczas dokowania naczepy. Odboje gumowe typu Delta i odboje trapezowe, stalowe, które zabezpieczają naczepę przed uszkodzeniami przy dojeżdżaniu do doków. Przesuwając się w bok naczepy, unikatowy system opatentowany przez firmę Krone, system mocowania ładunku Multilock. Co 10 cm znajduje się otwór do mocowania ładunku z możliwościami kilkuset różnych możliwości mocowania ładunku. Do tego można dołożyć takie dodatkowe elementy jak belkę Multiblock, która wpinana jest w te otwory do mocowania poprzecznego, ściankę Multiwall na wysokość z deskami aluminiowymi i wiele jeszcze innych systemów, które są bardzo często wykorzystywane w transporcie i w mocowaniu ładunków. Kłonice tradycyjne przesuwane, plandeka przesuwana, to jak w każdej naczepie. Chciałbym pokazać nasze osie Krone, gdzie obecnie w Polsce sprzedajemy około 70% naczep na osiach Krone. Jak do tej pory osie bezawaryjne. Tutaj akurat są hamulce tarczowe ET120 ze średnicą tarczy 430 mm. Ogumienie marki Premium, tutaj firmy Continental. Zabezpieczenie boczne, stabilne, przed wjazdem przede wszystkim rowerzystów. W ramie widać takie otwory. To jest, są otwory technologiczne, po pierwsze w celu odchudzenia jakby konstrukcji, a również do przymocowywania jakby dodatkowych elementów wyposażenia. Podpory standardowe. Tutaj mamy kilku producentów do wyboru. I chciałbym zwrócić uwagę na przód naczepy. Jest również unikatowy, bo większość producentów ma ściany aluminiowe, które są bardzo mało stabilne. U nas jest ściana stalowa o bardzo dużej wytrzymałości. Oczywiście każda naczepa posiada certyfikat XL, gdzie tutaj można zobaczyć tabliczkę naklejoną, potwierdzającą, że taka naczepa ma certyfikat. Do tego na rynek polski w standardzie dodajemy certyfikat VDI 2700 do zabezpieczenia przewozu do transportu napojów, skrzynek z napojami. Dach suwany to jest też standard na czepach. Tam widać taką tyczkę, która jest przymocowana w drzwiach do przesuwania dachu. Dach suwany w obu kierunkach może być do wyboru. Podłoga nowego rodzaju, jest to naczepa Profiliner model 5, piątej generacji i są tutaj na zewnątrz podłużnice ramy. Tutaj są płyty podłogowe. Wzmacnia to konstrukcję pojazdu. Wózek widłowy jedzie bardzo często właśnie na tych podłużnicach, czyli nie powoduje załamania płyt podłogowych. Płyta podłogowa w tych miejscach jest przykręcona, tutaj od strony ramy zewnętrznej jest wpuszczana na takie pióro wpust, jak w błazerii. Powoduje to ograniczoną ilość śrub. Z przodu jeszcze jest dodatkowy spornik ramy,
Oczywiście ściana przednia jest również od wewnątrz wyłożona płytą, taką zabezpieczającą jeszcze przed uderzeniami w ścianę czołową i żeby ta powierzchnia była płaska, gdyż ściana jest taka z blachy jakby takiej trapezowej. W tej naczepie jest to naczepa standardowa, więc nie ma podnoszonego dachu. Dach jest na stałe ustawiony na odpowiednią wysokość. Jak widać, dach suwa się bardzo lekko, odpina się bardzo lekko, praktycznie jest nieskomplikowany. Można ładować od góry suwnicą, można rozsunąć jeszcze plandeki boczne, także uniwersalność pojazdu bardzo duża. Tak samo zasuwamy z powrotem dach w drugą stronę. Zaskoczyły zapadki tutaj, dach jest zabezpieczony. Spuszczamy na dół, dach jest zamknięty. Wystarczy zamknąć drzwi, zasunąć plandeki boczne, spiąć towar, który jest założony przez system multilock, tak jak wcześniej pokazywałem, i możemy ruszać w trasę. Dach w poprzednich modelach, w starszych modelach, był wzmacniany do certyfikatu XL za pomocą linek takich diagonalnych. I te linki były bardzo niewygodne, ponieważ jak dach się zsuwało, to te linki zwisały i zmniejszały wysokość załadunkową. W tej chwili wklejone w plandekę dachową są pasy diagonalne, które praktycznie jak się dach zsunie, co było widać na filmie, jak zsuwałem dach, praktycznie nie przeszkadzają w załadunku i wyładunku towaru. Suwają się razem z plandeką i nie powodują umniejszenia możliwości załadunkowych. I spróbujemy. O, i teraz możemy dach sobie otwierać z zewnątrz. Tak samo do końca, bez problemu. Jest to szczególnie przydatne w przypadkach, kiedy towar jest szczelnie załadowany od samego dołu po samą górę i na całej szerokości, a musimy zładować go suwnicą z góry, więc nie ma możliwości innej niż z zewnątrz otwarcia. I tak samo zamykamy. O, tak, zaskoczył i możemy zamknąć. Tu jeszcze chciałem zwrócić uwagę na taką możliwość blokowania drzwi w tej pozycji. Właśnie. O, drzwi są zablokowane. Czasami potrzebujemy mieć całą szerokość do rozładunku. W związku z tym nie możemy tych drzwi otworzyć, albo nieraz zajedziemy tak ciasno, że nie możemy drzwi otworzyć jakby o 270 stopni.
A musimy mieć drzwi otwarte, żeby na przykład dach otworzyć, więc o, to jest taka pozycja zablokowana za pomocą klamki drzwi, która powoduje, że te drzwi są nieruchome. Otwarte drzwi niezabezpieczone to jest ogromne niebezpieczeństwo, zwłaszcza dla człowieka, bo jest to ogromna powierzchnia i nieraz już doświadczyłem, że jak zawiał wiatr i otwarłem drzwi, to po prostu odrzucają człowieka, nawet silnego. Jest taki opór powietrza, więc jest to takie rozwiązanie bardzo praktyczne. Może ktoś tu wejść bezpiecznie, nie musi się obawiać, że w przypadku podmuchu wiatru drzwi uderzą, a były przypadki nawet, że kogoś drzwi zabiły, więc tu naprawdę trzeba na to zwracać uwagę. Dużą zaletą naczep Krone jest to, że bardzo wiele elementów tej naczepy jest do kupienia w ogólnie dostępnych sklepach czy serwisach naczep. Na przykład oświetlenie firmy Hella, osie, akurat tutaj są Krone, są do kupienia u nas, ale praktykujemy również innych producentów, gdzie części się kupuje w ogólnie dostępnych sklepach. Zawory, pneumatyka. W tej naczepie jest system Wapco. Klocki, tarcze, wiadomo, ogólnie dostępne we wszystkich sklepach motoryzacyjnych. Także praktycznie oprócz elementów, które są typowo elementami Krone, czyli elementy ramy, drzwi, ściana przednia, pozostałe elementy jak kłonice, o, możemy podejść, tu jest akurat znaczek Krone, natomiast jest to kłonica wyprodukowana przez firmę Hestal albo Kinegrip, także też są do kupienia w ogólnie dostępnych sklepach. Naczepa jest objęta 12-miesięczną gwarancją, bez limitu kilometrów. Zaletą też produktu Krone jest to, że nie trzeba po pierwszych 2 tygodniach czy miesiącu podjeżdżać na serwis i robić jakiegoś tam przeglądu pierwszego. Natomiast jeżeli chodzi o układ jezdny, to serwis jest wymagany zgodnie z zaleceniami poddostawców układów jezdnych. W tym przypadku Krone, to przy odbiorze dostajemy książeczkę Krone serwisową, jeżeli są osie BPW lub SAF. To według zaleceń producenta tych osi. Natomiast pozostałe elementy naczepy są ograniczone obsłudze, czyli my nie wymagamy jako producent i dostawca, dystrybutor cyklicznego podstawiania się do serwisu. Także tutaj też jest jakby te koszty są zminimalizowane. Nie ma tej obsługi po 2 tygodniach, po roku. Oczywiście zalecamy coś takiego zrobienia, ale nie musi to być spowodowane utratą gwarancji.